Szwajcarii istnieje system rządów, w której ważną rolę pełni demokracja bezpośrednia. Jak się wykształciła i jakie są jej przejawy? Ja jestem Barski, a to jest kanał Jak To. Szwajcarski model demokracji bezpośredniej często jest stosowany w dyskusjach jako wzór do naśladowania, albo przynajmniej jako system, z którego można brać przykład. Głównie wynika to z instrumentów, które... Zanim jednak przejdę do szczegółów, to chciałbym zadać pytanie. W zasadzie to czemu takie mechanizmy się wykształciły? Szwajcaria jest specyficznym krajem. Jest stosunkowo nieduża, zaś 2/3 jej powierzchni zajmują góry i jeziora. Prawie 9 milionów mieszkańców zamieszkuje 23 kantony. Kanton to podstawowa terytorialna jednostka administracyjna Szwajcarii, posiadająca bardzo szeroką autonomię, np. w zakresie legislacji i prawodawstwa, czy ustalania systemu podatków. Tak szeroką, że są tam nazywane państwami. Zresztą do połowy XIX wieku kantony były rzeczywiście mini państwami, posiadającymi własne armie i swoje systemy walutowe. Szwajcaria jest krajem zróżnicowanym kulturowo, językowo, ekonomicznie oraz religijnie. Życie w zgodzie w takich warunkach jest niezbędne. Bezpośrednia demokracja oraz decentralizacja je zapewniają. Ciekawym aspektem jest to, że w polityce szwajcarskiej nie ma jednoznacznej koalicji rządzącej oraz opozycji. Partie zawierają ze sobą liczne koalicje, które są płynne, co pozwala na reprezentowanie zdecydowanej większości głosujących przez polityków w sprawowaniu władzy oraz na sprawną współpracę wszystkich środowisk w kraju. Wśród głównych instrumentów demokracji bezpośredniej można wyróżnić zgromadzenie ludowe, inicjatywę ludową oraz referendum. Od XIX wieku do roku 2014 instrumenty demokracji bezpośredniej zostały użyte aż 562 razy. Inicjatywa ludowa polega na tym, że grupa 100 tysięcy obywateli może wystąpić z żądaniem wprowadzenia poprawek do konstytucji lub zmiany prawa. Po zgodzie większości kantonów i społeczeństwa zmiany wchodzą w życie. Zgromadzenie ludowe, obecnie funkcjonujące tylko w dwóch kantonach ze względu na swoją przestarzałą formę, polega na spotkaniu obywateli w określonym miejscu na wolnym powietrzu i głosowaniu o różnych sprawach poprzez podniesienie ręki. Czy czegoś wam to nie przypomina? Szwajcarzy mają również silnie rozwinięte narzędzie referendalne na poziomie gminy, kantonu czy federacji, gdzie w ostatnim wypadku obywatele mogą decydować m.in. o wchodzeniu w organizacje międzynarodowe czy zmiany konstytucji. Charakter rządów w Szwajcarii idealnie oddaje zdanie z książki Mirosława Matyi pod tytułem Szwajcarska demokracja szansą dla Polski, do której lektury serdecznie zapraszam. Rządy w Szwajcarii są na tyle scentralizowane, na ile jest to konieczne i tak zdecentralizowane, jak to tylko możliwe. Poza federalizacją oraz formą demokracji należy również pochylić się nad neutralnością Szwajcarii. Szwajcarzy z dużą dozą sceptycyzmu decydują się na integrację w różne struktury europejskie ze względu na swoje doświadczenia historyczne. Na przykład mimo tego, że ze wszystkich stron graniczą z państwami Unii Europejskiej, to sami do niej nie należą. System szwajcarski ma swoje plusy i minusy, chociażby to, że system, gdzie jest wiele ośrodków decyzyjnych, jest nieco bardziej powolny. Jednak być może jako Polacy możemy się zainspirować pewnymi elementami, choć oczywiście warunki obu państw są nieco inne. Polska jest krajem o wiele bardziej jednolitym niż Szwajcaria. Co z tego, że posiadamy instrument inicjatywy ustawodawczej, skoro zanim ona zostanie poddana pod ogólnopolskie referendum, to zgodę na nią musi wydać większość sejmowa. Na pewno należy zwrócić uwagę na to, że obecny system Szwajcarii nie został od tak wymyślony. Był to proces trwający dziesiątki lat, rozpoczęty na poziomie gmin. To jednak wszystko na dziś. Ja jestem Barski, a to jest kanał Jak To. Jeżeli film wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę i suba z dzwonkiem. Poza tym zapraszam was na inne filmy. Do usłyszenia.